Hej, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie, moje drogie koleżanki i drodzy koledzy. Jak słyszycie po głosie, ja sobie dogorywam, powolutku, ale już na tyle dobrze się czuję, że dzisiaj się ogarnęłam, uczesałam, umyłam włosy, pomalowałam się, nawet nałożyłam samoopalacz. Ale zbyt długo gadać nie mogę, dlatego dzisiaj nie było live'a, bo wtedy, kiedy dzisiaj jest niedziela. Dlatego, że jeszcze nie mogę dużo gadać, ale jak słychać, jestem chora. Więcej wam powiem w przyszłym filmie, myślę, bo dzisiaj też zaczęłam nagrywać daily vlog, ale myślę, że ten vlog będzie właśnie z voiceoverem, żebym mogła sobie po prostu dograć. Bo jestem chora, już na szczęście jest to końcówka. No natomiast ten tydzień miałam wyciągnięty z Żyćka, ale przez to, że nie było filmu, to stwierdziłam, że nagram denko kosmetyczne i zbierałam tych kosmetyki, zbieram już od zeszłego roku, końcówki zeszłego roku i tak cały czas sobie myślę, oj dziewczyny tyle pokazują tych rzeczy, ja nigdy nie uzbieram po prostu całego pudła, dlatego że ja dużo produktów, nie no, zużywam produkt, ale wiecie, nie ma tego jakoś tak bardzo dużo. No ale myślę, że denko to jest taka fajna forma recenzji, że można powiedzieć, au, kopnęłam się, uderzyłam się, że można powiedzieć kilka słów na temat danego produktu, więc nawet jeżeli denko nie jest waszym ulubionym filmem, albo was nie interesują, bo to już czasy denka minęły, to mam nadzieję, że miło spędzicie sobie czas słuchając mojego pięknego głosu, który jest przeturbowany. Także będę sobie to robić, a będę to wycinać, ale wiecie, robić pauzy, kaszlać, kichać, pić i te sprawy. Więc zaczynamy. Deneczko. Pierwsze w tym roku i tak naprawdę kilka było tylko na moim kanale. No, więc zacznę sobie najpierw rzeczy do twarzy. Mam dwa produkty do mycia i do jednego oba spoko. Dobra, najpierw Equilibra. To jest taki żel z płynem micelarnym, czyli nie, micelarny żel. I to jest włoska marka, bardzo dobrze mi się sprawdził tonik z tej firmy. Miałam, no dużo rzeczy miałam z tej firmy, ale tonik najlepiej wspomni mi nam. Jeżeli chodzi o ten żel, to on był spoko, ale, ale przeszkadzała mi niestety konsystencja dopiero po czasie. Dlatego, że to jest taka konsystencja właśnie aloesowa, żelowa i to była taka wodna żelka, taka galaretka trochę. I z jednej strony to było za rzadkie, z drugiej strony to było za gęste, no i tak powiem wam, że na dłuższą metę ta konsystencja trochę mi nie odpowiadała, ale było to bardzo wydajne i spoko, nie skrzywdziło mnie, nie podrażniło mnie, ale tonik był naprawdę sztos i do toniku bardzo chętnie wrócę. Także z tego byłam zadowolona, ale tak jak mówię, konsystencja bardzo dziwna. Ale mam tu drugi produkt, który kupiłam będąc w Polsce i był świetny, super mi się sprawdził. To żel do mycia twarzy stopy. Ja jego kupiłam w ciemno, dlatego że skończył mi się żel do twarzy i nie wiedziałam co kupić w drogerii, byłam akurat w Rossmanie i szukałam czegoś, co będzie właśnie bezzapachowe i hipoalergiczne. Hipoalergicznej. To jest właśnie Taupa seria Authentic z kwasem lekowym. Krótki skład, maksymalne efekty, tylko 10 składników. 99% pochodzenia naturalnego. Także to jest właśnie ten żel do mycia twarzy. Bardzo wam polecam, jak macie właśnie cerę wrażliwą, dlatego że moja skóra nie lubi. Nawet nie chcę powiedzieć, że nie lubi naturalnych kosmetyków, bo tutaj ten skład jest naturalny, ale moja skóra nie lubi zapachów, bo jest bardzo łatwo się podrażnia. Także ja potrzebuję czegoś lekkiego, delikatnego, co mnie nie podrażni, po czym skóra mnie nie będzie piekła, bo niestety no różnie jest z tymi żelami. Ja już się oduczyłam tego, że jak coś ładnie pachnie, to no, jak coś ładnie pachnie, to nie jest z reguły dla mnie. I to jest rzeczywiście bardzo delikatny żel do mycia twarzy, polecam wam, fajna forma, bo ma tutaj pompkę. Ja go kupiłam na jakiejś promocji chyba za 19, za około 20 zł. To jest napisane 100% wegański, bez mikroplastiku, opakowanie eko i do recyklingu. Także też bardzo fajna opcja. Ja wam bardzo serdecznie polecam, jeżeli właśnie szukacie czegoś do cery wrażliwej, nie przesusza. No bardzo fajny, chętnie bym wróciła, zwłaszcza, że jest tutaj super pompka. Wróciłabym, no ale na razie nie wrócę, bo nie mam do tego dostępu, więc będę musiała tutaj kombinować. Jeżeli jest jakiś produkt w Wielkiej Brytanii, który mogłybyście polecić właśnie do skóry wrażliwej,
tylko nie CeraVe, to polećcie, ale z tym jest trochę ciężko. Kolejna rzecz, no to jest hit hitów, już był w ulubieńcach roku, to już jest moje kolejne opakowanie, jest to mydełko Bandy Anti-Irritate, to jest mydełko emolientowe. No i tutaj oczywiście, no to mówię, tłuszczyk, sadełko, smalec, bo to miało konsystencję smalca. Smalcu? Jak się odmawia smalec? Chyba smalcu, nie wiem. Ale co? Mam brain fog. Tego sobie rzeczywiście używam jako krok pierwszy, a później właśnie jakiś żel do mycia twarzy. Bardzo dobrze mi się to sprawdza, również nie podrażnia. Ja przetestowałam bardzo dużo, ja już to mówiłam też w ulubieńcach, ale może ktoś nie oglądał. Ja przetestowałam bardzo dużo i Fluffy, i Klinika. Emma Hardy to jest bardzo droga zabawa. I co ta Emma Hardy, jeszcze Elemi z różany miałam i co z tego, że to pięknie pachniało, jak niestety to mnie wszystko podrażniało. Emma Hardy myślę, że bardzo fajnie się sprawdzi dla osób z cerą dojrzałą, która potrzebuje mocnego nawilżenia, natłuszczenia, natomiast u mnie się kompletnie nie sprawdziło, podrażnienie, zapchanie, nawet mi piekła ta skóra i to dopiero też po czasie, nie od razu. No ale wiesz, wiesz jak jest. Wiecie, no było tam dużo zapachów i chyba ten Elemi był też naturalny. No i po prostu tego było za dużo. Moja cera jest najlepsza wtedy, kiedy ma jak najmniej tych zapachów. Także to mi się naprawdę super sprawdziło i wiem, że wiele z Was też kupiło i bardzo lubi, także bardzo się cieszę. Ja polecam, wracam i będę wracać i nie mam zamiaru kombinować, bo zawsze wiecie, jak coś kupowałam, to kupowałam coś innego, bo nigdy to nie było takie idealne. Też ten olejek z Mia, nie, to jest jak dla mnie jak najlepsze. No i kwestia jest taka, że jak ktoś ma cerę wrażliwą, to musi uważać na kosmetyki, bo niestety mnie kosmetyki naprawdę mogą zrobić krzywdę. Natomiast zobaczcie, moja cera naprawdę wygląda bardzo dobrze, bardzo się polepszyła i pytacie mnie we wiadomościach, czy nadal polecam te konsultacje i czy jestem zadowolona z tej Cosibelli. Słuchajcie, no to nie jest tak, że to jest jedna konsultacja. Jakby to powiedzieć? No dowiedziałam się bardzo dużo na tej konsultacji i naprawdę moja cera mi za to dziękuje. Dużo mniej stanów zapalnych, teraz nawet nie mam żadnego, raz na jakiś czas to się pojawi, ale skóra jest w dużo lepszym stanie. No uwielbiam, nauczyłam się świadomie, dowiedziałam się, czego moja skóra potrzebuje, co powinna omijać i to jest najważniejsze, to jest wiedza. Także ja Wam polecam. I co? Dalej mamy, a propos już tutaj twarzy, no to kolejne opakowanie mojego kremiku z Cosrxa, już mnie chyba nauczyłyście, puściusieńki. I to jest ten Cantella Blemish Cream, też o nim piałam w ulubieńcach roku, ale to już jest moje, to jest trzecie opakowanie zużyte, mam jeszcze dwa w zapasie, nie mam zamiaru się również przerzucać, nie mam zamiaru nic testować, bardzo serdecznie Wam polecam, również jeżeli macie skórę tłustą, jeżeli macie cerę mieszaną, ja sobie tego kremu używam na noc, natomiast teraz odkąd jestem chora, to używam sobie też tego na dzień, bo wiecie, nakładałam, dzisiaj się pomalowałam, ale nakładam tylko krem i tyle. Więc to jest bardzo fajny krem, jest na Look Fantastic, ja go właśnie zamawiam na Look Fantastic i wchodzi na niego zniżka z tego co pamiętam, więc bardzo Wam serdecznie polecam i on jest koreański i jest gęsty. I jeszcze właśnie tu powiem, że jeżeli chodzi o mnie, to moja skóra za bardzo nie lubi się z takimi bogatymi olejkami albo gęstymi kremami, natomiast ten mnie w ogóle nie zapycha, wręcz przeciwnie, bardzo fajnie łagodzi, jak są jakieś podrażnienia, jak są jakieś właśnie reakcje. Bardzo, bardzo fajny. Czy mam tu jeszcze coś do twarzy? To chyba tyle, ale dobra, teraz włosy. To jest puste. Coś, na co czekałam, coś długo wyczekiwanego i niestety u mnie trochę rozczarowanie. To jest Hairy Tail Cosmetics. Bogata emolientowa maska do włosów wysokoporowatych. I ja bardzo chciałam spróbować coś z tej firmy i powiem Wam, że moje włosy bardzo lubią dużo rzeczy. W sensie lubią produkty, lubią dociążenie, lubią maski, natomiast ta była dla mnie za ciężka. Ciężko mi było cokolwiek z tą maską zrobić, bo miałam wrażenie, że jak dam za mało, to na nic nie robi, a jak dałam za dużo, to strasznie włosy miałam oklapnięte i przylizane, także zużyłam, ale no niestety no nie sprawdziła mi się, szkoda, bardzo ładnie pachnie, chociaż teraz nie mam zapachu, ale no nie wrócę do niej, bo nie mogłyśmy do siebie dojść, po prostu nie mogłyśmy do siebie dojść,
no bo zbyt ciężka jest, co jest dziwne dla mnie, ale jak dla mnie trochę jest zbyt ciężka, ale za to mam taki szampon Co-Wash też z Heritage, jest fajny, jest ok. Natomiast to, no tak jak mówię, dziwne to jest na moich włosach, bo nie mogłam w ogóle znaleźć takiej odpowiedniej ilości, bo miałam wrażenie, że nieważne ile nałożę, to te włosy będą obciążone za bardzo albo za mało, także no nie wiem, o co chodzi, może ktoś to ma bardziej porowate włosy ode mnie, albo może kręcone, to tak, ale ja nie wrócę, ale bardzo fajnie, wspieram, super, jestem dumna i ogólnie piękne opakowanie, ładnie pachnie, tylko ten produkt akurat nie dla mnie. Tutaj będąc przy włosach, mam tutaj Anwen, oczywiście nawilżający bez, jest to jedna z moich ulubionych odżywek. Ja bardzo lubię te z Anwen, dlatego że one właśnie nie są takie ciężkie. Jak robię OMO, to właśnie te dwie odżywki, jedna na początku mycia i druga na końcu, one mi nie obciążają włosów, ale fajnie właśnie się sprawdzają. Także nawilżający bez to jest mój ulubiony zapach. Nic nie czuję, ale bardzo, bardzo, bardzo lubię i mam zapas na pewno na pół roku, może na rok. Także ja też trzymam się Anwen, bo mi się po prostu sprawdza. Ale mam też coś innego, ale nie pamiętam jak ta marka się nazywa, coś też z Rossmanka. Kiedyś wam pokażę. I co my tutaj mamy? O matko, to było w zeszłego roku w kalendarzu adwentowym. To jest Ted Baker Shimmer Body Wash, czyli jest to żel pod prysznic. Wy już wiecie, jak mnie oglądacie, ja nie lubię żeli pod prysznic. Nie lubię, ja jestem team mydło, mydło i jeszcze raz mydło. I jeżeli chodzi o ten płyn, to był beznadziejny. Podejrzewam, że bardzo drogi, ale ja sobie to zużyłam jako po prostu płyn do kąpieli, czyli po prostu wlewałam do wanny, bo to miał to jakiś shimmer, wiecie, jakiś taki brokatek i tak to zużyłam, Midnight Bloom, nawet to jakoś nie pachniało fajnie, nie wiem, nic nie czuję, ale tu widzicie, ma nawet takie złote drobinki, natomiast no ja nie jestem jakoś za żelami, ewentualnie na wyjazd spoko wziąć sobie żel, ale nie. I ten Ted Baker również uważam, że jest to przereklamowane, nie widzę sensu wydawania pieniędzy tylko po to, żeby coś ładnie wyglądało, jeżeli się tym myjemy, także ja nie polecam, nic szczególnego, ani to nie myło jakoś dobrze, ani nie, nic nie, nie. Kolejna rzecz to będzie Matiego rzecz, bardzo męska rzecz, tak mi się chce śmiać, bo to jest właśnie Barber Club z L'Oreala, żel do wszystkiego, do brody, do twarzy i do włosów, no, także taki żel męski, to jest takie śmieszne, że wiecie, kobiety mają 5, 10, 15 różnych kosmetyków, a faceci mają jeden po prostu żel, którym umyją się od stóp do głów, marketing oczywiście. My nie potrzebujemy 15 rzeczy, ale no zobaczcie, to tak brązowy wygląda, jest tutaj pan z brodą. Matthew mówi, że na długo mu to wystarczyło, jest tutaj pompka, więc spoko to wygląda. Matthew approves. Kolejne dwie rzeczy to będzie taki zestaw, który bardzo polecam. W sensie tak fajnie jest mieć, bo ja to dostałam, ale bym chyba nie kupiła, bo to jest drogie. Chyba, że komuś jako prezent, no to jest ogólnie marka This Works i to są oba produkty, o Jezu, gardło, to są oba produkty lawendowe i wiecie co, ja mam fazę na lawendę, teraz Matego zaraziła moją fazą na lawendę i ja nic nie czuję, za każdym razem próbuję powąchać, może coś poczuję, ale tutaj jeszcze była trzecia rzecz, była taki spray do pościeli, ta marka właśnie się specjalizuje w takiej właśnie pielęgnacji, trochę tak, wiecie, takie spraye hotelowe, lawendowe, bardzo, bardzo fajne, tutaj mam właśnie taki relaksacyjny czy relaksujący balsam do ciała, to jest mniejsza pojemność, podejrzewam, że to ma 100 ml, tak, 100 ml i to pachnie jak prawdziwa lawenda, także niektórzy mogą powiedzieć, że jest to bardzo babciny zapach, ale jak lubicie lawendę, no to jest taki zapach prawdziwej lawendy i to było właśnie w zestawie z tym żelem pod prysznic i to sobie zużyłam wieczorem, bardzo fajnie się to sprawdza właśnie przed snem, razem z Matym zużyliśmy, bo on też kocha lawendę, do tego właśnie ten spray na poduszki i bardzo fajnie można się zrelaksować, także ja wam polecam, się do tego sól lawendowa, tylko wiem, że dużo osób nie lubi lawendy, tak jak dużo osób nie lubi róży, bo myślę, że jest właśnie taka babcina, to
to z lawendą jest podobnie, natomiast ja uwielbiam i jak kiedyś zobaczycie, czy nie wiem, w Tiki Maxie, albo będziecie miały ochotę sobie po prostu zaszaleć, to ja Wam polecam tą markę This Works. Naprawdę świetne, świetne zapachy, bardzo naturalna ta lawenda. Kolejna rzecz, to jest w ogóle odkrycie przez przypadek, dlatego że jest to balsam z Dove. Jest to balsam z Dove, który kupiłam w jakimś... Coś tutaj zaczęłam czuć jakiś czas temu w B&M-ie. I to jest balsam taki... W sensie masło, ale balsam, bo to miało lekką konsystencję i przez to bardzo się z tym polubiliśmy. Łatwo się nakładało, to jest Pampering Body Cream. To kosztowało chyba 3,50, więc naprawdę super cena w B&M-ie. I ja jestem taką osobą, która musi mieć idealną konsystencję do balsamu, żeby go użyć. Balsam nie może być za gęsty, balsam nie może być za rzadki. Jakoś tak bardziej przemawiają do mnie te opakowania, takie, co się wyciąga dłonią, ale często one są za gęste. No ale ten był idealny, leciutki, fajnie nawilżał, ładnie pachniał, ja bardzo lubię zapach tego Dove, także ja Wam bardzo serdecznie polecam, fajne, tanie i zużyłam go, więc jak dla mnie, ja często zaczynam balsam, ich nigdy nie kończę, ale teraz się uczę właśnie, żeby mieć jeden, zużyć i dopiero potem kupić kolejny. Tak, kolejna rzecz to jest dezodorant Mitchum, który Wam już też polecałam nie raz w ulubieńcach, bardzo lubię, super pachnie, to jest zapach powder fresh, taki pudrowy, coś innego, polecałyście mi też dziewczyny inne zapachy, więc będę musiała sobie wypróbować, bo to jest ten, po który cały czas wracam, to jest ten pudrowy, bardzo fajny, jest to angielska marka, a nie, kłamie, Spain. Czy hiszpańska? Nie wiem, dziewczyny z Hiszpanii, jak jakieś mieszkają, dajcie znać, czy to jest u Was. Chyba, że było produkowane w Hiszpanii. I kolejna rzecz. Już gadam 17 minut, a już gardło mi po prostu wysiada. Tylko 17 minut. Living Proof, Perfect Hair Day. Suchy szampon, bardzo fajny, polecam. U Ani Fokusowanej widziałam, nie ma sensu wąchać. Leciutki, nie zostawia takiej tępej powierzchni jak na przykład Batiste, chociaż Batiste mam i również używam. Natomiast ten Wam mogę polecić. Na promocjach szukajcie, bo w pełnej cenie, no to jest suchy szampon. Zależy jak używacie. Jak używacie często, to może nie ma sensu wydawać pieniędzy, ale jak używacie tylko raz na jakiś czas suchego szamponu, to myślę, że jest to spoko sprawa. I ostatnia rzecz, moi kochani, nic ekscytującego, jest to żel do golenia marki, nie wiem, Satin Care o zapachu lawendowym. Oczywiście, jak widzę, że jest coś lawendowego, to muszę to mieć. Także słuchajcie, to by było na tyle. Tak jest moje deneczko, które myślę, że trwa około 3 miesięcy, no bo powiedzmy, że właśnie od końca roku, początku roku, więc nic szczególnego. Ale to są te rzeczy, które używam, które zużyłam. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, chociaż trochę zabiliście 20 minut. Mogliście sobie wypić kaweczkę albo coś tam zjeść. Ja dzisiaj, tak jak mówię, nagrywam Wam vloga. Będzie tam głównie, będą tam przepisy i to, co jemy, bo to jest właśnie taki dzień na chillu. No i co? I tak naprawdę to by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Buziaczki!